Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I to jest kolejna część poradnika do Airbusa H145. Dzisiaj omówimy procedurę startu oraz podstawowe systemy. Jak widzicie, znajdujemy się w środku. Pierwsze co robimy przed startem helikoptera, no to upewnienie się, że teren dookoła jest czysty i gotowy do startu. Oczywiście zamknięcie wszystkich drzwi. Zamkniemy sobie tablet. Jeszcze odpalę w systemie do nagrywania, programy do nagrywania, żebyście widzieli kursor. To za chwilę. Ok, teraz powinien się widzieć kursor. To tak, zaczynamy od górnego panelu. Oczywiście sprawdzamy, czy żaden bezpiecznik nie jest włączony. I tak, zaczynam od Battery Master Switch do pozycji ON i później Engage. Proces odpalania helikoptera powinien się rozpocząć. Testy na MFD wszystkich. Czekamy do momentu, w którym computing wagi całego śmigłowca zostanie ukończony. W tym czasie możemy sobie jeszcze odpalić wyświetlanie numerów, klikając tutaj ten przycisk NUM. I mamy weight computation, payload, czyli obecna waga tak jakby ładunku, który przewozimy. Możemy go zmieniać tym pokrętłem tutaj. Na przykład tym tak jakby dalej od nas, czyli tym większym, zmieniamy o setki. Tym bliżej zmieniamy o dziesiątki. Powiedzmy, że mamy 20 kg. Klikamy. Możemy zmienić dalej. Zwiększymy na przykład wagę do 160. I żeby zaakceptować, klikamy val i preview. Teraz tak, tutaj wyświetliło nam się dużo tych błędów. Żeby zaznaczyć się, że je przeczytaliśmy, klikamy Acknowledge tutaj po prawej. I pierwsze co ja zawsze robię, włączamy Avionics Switch Masters i Standby Battery oraz DC Receipt, czyli zasilanie tyłu. I teraz tak. Raz w ciągu dnia, najczęściej rano, jest przeprowadzony pre-flight check, czyli to ten switch idzie w górę. Teraz w tle helikopter przeprowadzi tak jakby badanie, czy jest on. Tak, no, czy wszystkie systemy działają poprawnie. Jak widzimy, to też jest Power Up Test OK, czyli odpalenie śmigłowca przeprowadziło test, jest OK. Mamy też Pre-Flight Test OK, czyli ten test jest przeprowadzony poprawnie. Możemy kliknąć na OFF. EPU Connected, czyli to się niestety buguje. O! Już działa. Wcześniej migało mi cały czas ten generator z tyłu, więc to dlatego. Ale już jak widać jest i powinien być. O, znów nie wiem czemu się to... Dobra, zdyskonektujemy go, żeby nam nie pikał. Teraz tak, LVCS musimy włączyć. Hit, oczywiście. TAWS włączymy i światła antykolizyjne, pozycyjne i strob. I obecnie jesteśmy gotowi do startu silnika. Ja jeszcze wyłączę sobie autopilota jednego i drugiego. Sprawdzę, czy wszystko jest git. I jesteśmy gotowi do startu silnika. Z racji, że dzisiaj, kiedy to nagrywam, jest 28, czyli dzień jest parzysty, to zaczynamy od drugiego silnika.
Pali się prime pump. Zaczynamy od silnika drugiego. No jest taka tradycja w lotnictwie. Jak widać, wirnik górny zaczyna się ruszać. Jeszcze sprawdzę, czy niczego nie zapomniałem na górze. Ale wydaje mi się, że wszystko jest poprawnie. Jest poprawnie. W tym czasie możemy jeszcze odpalić radio na częstotliwość, którą używamy na lotnisku na wieży. Jest to 130780. 130780. W tym momencie, czemu to się tak pisało? 130780. O, teraz powinienem, jest git. Silnik wystartował. W normie jest, więc możemy odpalić pierwszy silnik. W tym czasie dodatkowo możemy włączyć pompy. Jeżeli zapomnicie prime pompów, to w oficjalnym, jakby, manualu Airbusa H145 producent przewiduje, że można zapomnieć. Jakiegoś wielkiego problemu to nie ma przez to, ale lepiej od niej odpalać, żeby no, działał helikopter jak najdłużej i się nie psuł. No, osiągnie tak z 14-13. Może to znaczy, że silnik odpalony został poprawnie. W tym momencie prime pumpy możemy wyłączyć. Silniki no, są w normie operacyjnej. Możemy je odpalić, przesuwając ten żółty switch w górę, tak samo prawy, i dać bezpieczniki. Możemy jeszcze odpalić mapy na dwóch i sobie oddalić. I czysto teoretycznie helikopter w tym momencie jest gotowy do startu. Tylko jest jeszcze parę rzeczy, których ja osobiście lubię zmienić, żeby mieć jak największy komfort z lotu. Po pierwsze, ustawienie tutaj, przynajmniej podczas startu, opcji jakby w jaką stronę, z jaką prędkością porusza się helikopter, czyli do hoveru. Klikamy tutaj przycisk SCT oraz hover i odpali nam się właśnie to taki krzyż do hoverowania. Można odpalić stopper, klikając w clock raz i mamy stopper. Włącza się ten stopper klikając tutaj przyciskiem myszy i stopper leci. Oczywiście mamy też zegar normalny. Tutaj mamy ciśnienie. Żeby zmienić ciśnienie, klikamy baro i możemy przesuwać tutaj w górę i w dół w zależności od tego, jak poda nam kontroler, ale najczęściej jest ono ustawione już poprawnie. Punkt decyzji to go ustawiamy też tym pokrętłem. Normalnie jest ustawiony tak na 200 metrów. Przepraszam, 200 stóp. I co, możemy jeszcze z tego takiego widoku standardowego niebiesko-brązowego, niebiesko-pomarańczowego zmienić na widok tak jakby lotu, ale rzadko z tego korzystam, bardziej przy jakichś precyzyjnych lądowaniach na pasach, żeby było łatwiej można wycelować. I teraz tak, na środkowym MFD ustawiamy nawigację, czyli klikamy na górze w nawigację, nav display, i mamy jakby mapę. Możemy ją oddalić, przybliżyć pokrętłem, odpalić radar klikając w WXR albo to jest jakby, jak to nazwać po polsku, w
wysokość terenu względem helikoptera. To pokazuje na czerwono obiekty wyższe niż helikopter, na żółto tak mniej więcej na tej samej wysokości. A jak będzie na zielono, to znaczy, że nic nam nie grozi. Na startu możemy to wyłączyć. Odpalimy sobie jeszcze informacje o locie. Tutaj klikając na map, przesuwając w górę na dół, możemy zmienić też mapę, która się wyświetla pod instrumentami. Na przykład możemy ustawić ją na Vector Dark. Obecnie jest wektorowa, to ustawiamy ją na ciemną. Akceptujemy klikając przyciskiem myszy na to kółko tu. I co? Tutaj na górze wyświetlają nam się statystyki i omówimy podczas lotu z autopilotem, czyli w następnych filmach. Teraz tak, do startu jeszcze lubię sobie włączyć VMS Page na lewym, oczywiście preview, i włączymy numerację. Sprawdzimy, czy wszystko jest git, 15,5, 15,5, wszystkie ciśnienia. No i helikopter jest gotowy do startu. Najczęściej sygnałem do startu jest włączenie świateł do lądowania. Powinno się odpalić landing plus searchlight light on, czy tutaj na zielono. Znaczy, że to światło jest na dole. I co? Możemy wystartować.